głębokie, gdy wśród przekleństwa od Boga czar panował, święci droga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia. Ale Ojciec się zlitował nad nędzną ludzi dolą. Syn się chętnie ofiarował, by wypełnić Jego wolę. Zaraz Gabry występuje i Maryi to zwiastuje, iż z Ducha Świętego ocznie Syna Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Od końca średniowiecza, czyli od przełomu XIII i XIV wieku, chrześcijanie zachodni rozpoczynają rok kościelny Adwentem. Jest on dla nich czasem oczekiwania na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię. Jest jednocześnie czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, świąt światła i nadziei. Mroki naszego świata rozjaśnia Chrystus Pan. On jest nie tylko światłem, ale i nadzieją dla ludzi. Jest Synem Bożym, jednocześnie naszym bratem i Zbawicielem. Jest zawsze z nami. Pamiętajmy o tym, gdy w tym rozpoczynającym się roku liturgicznym, który według kościelnego kalendarza dzisiaj rozpoczynamy, kiedy ogarną nas lęki i niepokoje, gdy przygniotą nas ciężary życia, miejmy świadomość, że Chrystus jest z nami. Niech ta wiara uciszy nasze serca i umocni je pokojem, którego nikt inny poza Chrystusem dać nam nie może. Jest to pokój płynący z prawdy, że Bóg nas kocha i w Nim jest także nadzieja naszego zbawienia. Uznając naszą ludzką słabość, oczyśćmy serdecznym żalem nasze serca z wszelkiego grzechu, z obojętności, z braku miłości, z wszystkiego, co nas od Boga oddala, byśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą adwentową ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże,
sprawabyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych mogli posiąść Królestwo Niebieskie. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tyś, Panie, naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, przed Tobą skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Oto Słowo Boże. Już więcej nie odwrócimy
się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. O. Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Okaż nam, Panie, swoją łaskę i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Poszedł się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. Bo niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Oto Słowo Pańskie. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Co to znaczy? Czym jest ten liturgiczny rok chrześcijan? Czym on się różni od roku cywilnego? Nie witamy go sztucznymi ogniami, balami, radością z faktu, żeśmy go doczekali, że jeszcze żyjemy. Różni się od roku cywilnego. Rok cywilny rozpoczynający się 1 stycznia rozwija się poprzez dni, tygodnie i miesiące, a w nim nasze życie na ziemi odmierzane jest nocą i dniem, a więc obrotem ziemi wokół swojej osi oraz
porami roku, czyli obrotem Ziemi wokół Słońca. Od czego zresztą zależy następowanie dnia i nocy, światła i ciemności, ciepłych i zimnych miesięcy. Te dni i miesiące niczego nie upamiętniają, są jedynie rytmem kosmosu. A chrześcijańska cywilizacja zaczęła liczyć lata od przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, bo Jego przyjście na ziemię, Jego śmierć i zmartwychwstanie zmieniły historię wszystkich ludzi. Ono przywróciło ludzkości prawo do nieba i ukazało prawdziwy sens naszego ziemskiego życia na ziemi. Chrystusowa wspólnota, czyli założony przez Chrystusa Kościół, wspólnota ludzi słabych i grzesznych, poprzez liturgię powtarzaną każdego roku, przypomina i na nowo przeżywa dzieje zbawienia ludzkości, czyli historię Bożej łaski, Bożego odkupienia, historię Bożego wychodzenia do ludzi. Otwiera nam oczy na prawdziwy sens i cel naszego życia. Chrześcijański rok liturgiczny to ustawiczne przeżywanie najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia. Adwent, jakim dzisiaj rozpoczynamy nowy chrześcijański rok liturgiczny, to czas duchowego budzenia, czas otwierania serc i umysłów na sprawy nieziemskie, ważniejsze od jedzenia, ubrania, bankowego konta. To czas odkrywania ważniejszej wartości, aniżeli zdrowie czy powołanie. W ciągu 4 krótkich adwentowych tygodni, znaczonych symbolicznymi adwentowymi świecami, wspominamy odległe 1000 lat przed narodzeniem Zbawiciela, gdy ludzkość pogrążona w ciemności wołała o litość, gdy z utęsknieniem wyglądano obiecanego Odkupiciela. Rozedrzyj niebiosa i przyjdź. Spójrz nam już na ziemskie niwy obiecanego Zbawcę niebios obłoki. Tak ustami proroków i patriarchów wołał do Boga wybrany naród, a z nim wołał cały świat. Ale Adwent to nie tylko wspomnienie, to także dalsza rzeczywistość każdego ludzkiego istnienia. To dalsze szukanie Boga, wsłuchiwanie się w Jego obecność pośród ludzi. Jest to rzeczywistość naszego współczesnego świata. Bo mimo, że Zbawiciel przyszedł na świat, mimo, że się narodził w konkretnym miejscu i czasie, w Betlejem, mimo, że 2000 lat temu wszedł prawdziwie i na dobre w historię człowieczą i nikt go już z niej nie jest w stanie wyrzucić, mimo, że został z nami w Kościele, w swoich sakramentach, w Ewangelii, to jednak okaleczeni grzechem pierworodnym ciągle ulegamy pokusom szatana, ojca kłamstwa. I dlatego trzeba nam ustawicznie czuwać, sprawdzać samych siebie. Trzeba nam ciągle na nowo rozpoznawać żywą i realną obecność Jezusa pośród nas. Trzeba go na nowo zauważyć, wyglądać, do niego przychodzić, na nowo pokochać, zatęsknić za nim, otworzyć mu naszą codzienność, bo tylko on może jej nadać prawdziwy sens. Tylko on może naszą codzienność pełną zagubień i konfliktów uzdrawiać i zbawić. Grzech pierworodny okaleczył naszą naturę, ograniczył nas duchowo, zabrał nam czystość widzenia, przywiązał do ziemi. Dlatego tak trudno nam się wyzwolić z krępujących nas ziemskich przywiązań. Zdecydowana większość ludzi wierzy w Boga. Wierzą w Niego na różne sposoby ludzie nieuszczeni oraz należący i nienależący do różnych religijnych grup. Ale kim dla nich jest Bóg? Czego się od Niego spodziewają? My też przyznajemy się do Boga, wierzymy w Niego, wierzymy w Przenajświętszą Trójcę,
Wierzymy w to, że Chrystus nas zbawił, że jest z nami, to wszystko, co podaje nam Kościół, ale zwróćmy uwagę, jak wierzymy. Czego się od Boga spodziewamy? Czy faktycznie ufamy Mu tak, jak dziecko ufa Ojcu, który wszystko wie, lepiej wie od nas i wie, co dla nas dobre i co bezpieczne? Zechciejmy zauważyć, jak szybko w swojej gorliwej pobożności chcemy sobie Boga podporządkować, żądając, by to On służył nam. Człowiek zniewolony materią próbuje często uwikłać Boga w swoje ziemskie sprawy, narzucać Mu swoje własne materialne wartości. Patrujemy Boże błogosławieństwo w powodzeniu, w sławie, w dobrym zdrowiu i zdolnościach, w sukcesach i powodzeniu. I oto na ogół Go bardzo prosimy. Tych wartości od Niego się często domagamy. Tymczasem On chce nas obdarzyć swoją nieskończoną miłością. Chce nas obdarzyć samym sobą, miłością posuniętą aż do ofiary krzyża, do oddania swego życia za nas. My domagamy się od Niego przemijających, zniszczalnych zabawek, a On chce nam dać radość i prawdziwą duchową wolność. My prosimy o kilka lat, o parę miesięcy, a On daje nam wieczność. Czy nie jest nam przykro, gdy nasze dzieci, czy wnuki, przyjaciele, czy znajomi widzą nas tylko wówczas, gdy czegoś od nas potrzebują? Coraz więcej ludzi osamotnionych w domach opieki uświadamia sobie, że ich dzieciom zabrakło prawdziwej, zatroskanej miłości. Że byli tym dzieciom potrzebni tylko dla materialnych wartości, dla pieniędzy. Dotąd, dopóki mieli dom, trochę sił, aby coś ugotować, przepilnować wnuki, wesprzeć potrzeby, urządzić święta, wówczas byli potrzebni, kochani. A gdy już wszystko oddali, gdy się zestarzeli, zaniemogli, stali się swoim bliskim niepotrzebni. Współczesny świat, świat bez Boga, coraz głośniej dzisiaj mówi o tak zwanej godnej śmierci, czyli o eutanazji dla ludzi nieprzydatnych, chorych, nieprodukcyjnych. Czyli niepotrzebnych, bo już nic dać nie mogą. Czy my nie zachowujemy się podobnie, roszczeniowo wobec Boga? Czy tylko wtedy nie jest nam potrzebny? Chrystus spodziewa się od swoich wyznawców, że będą inni, że będą ludźmi miłości, wierzącymi w Bożą, przebaczającą i miłosierną miłość. I podobną miłość będą świadczyć wobec innych ludzi, że staną się solą ziemi i światłem dla świata. Prawdziwe chrześcijaństwo to wielka przygoda, to spotkanie ze swoim, to osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. To odkrycie Go i poznanie, to osobista z Nim relacja, to więzi miłości, niosącej wewnętrzną radość i wolność, jaką może dać tylko Bóg człowiekowi. Prawdziwe chrześcijaństwo to pewne chodzenie po ziemi, ale z głową wysoko w chmurach. To Eucharystia, to sakramenty, modlitwa, przebaczenie, wzajemny szacunek, służebna miłość, przykazania, ale wszystko to w głębokiej relacji z Panem i przyjacielem, z Zbawcą, Uzdrowicielem, z Jezusem Chrystusem. Czuwajcie, prosi nas dzisiaj Chrystus w swej przypowieści. Trzykrotnie nam przypomina, bądźcie czujni, gotowi, mądrzy, odważni. Nie dajcie się uśpić, nie bądźcie obojętni. Bądźcie wrażliwi na istotne sprawy. Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zaczęła się najskromniej od słowa dlaczego, pisał nasz narodowy wiersz Adam Mickiewicz.
Dlaczego nie jecie z tego drzewa? Owoce tak piękne, tak kuszące. Nie ufajcie Bogu. On jest zachłanny, samolubny. Nie kocha was. Nie zależy mu na was. Polegajcie na sobie, nie na nim. Bądźcie sami dla siebie wyrocznią, co jest dobre, a co złe. Decydujcie sami o swoim życiu. Decydujcie o życiu nienarodzonych i o tym, kto ma żyć, a kto ma umrzeć i to, jak ma umrzeć. Bądźcie bogami dla samych siebie. Bóg wam szczęścia nie da, to szczęścia wam niepotrzebne. Tak kusił pierwszych rodziców szatan w raju, jak to pięknie i symbolicznie przedstawia nam Księga Rodzaju, i tak kusi ludzi nadal. Każe nam ciągle martwić się o to, co będziemy jeść, co się ubierać, co pić. Każe nam się niepokoić tylko o to, jak wyglądamy, jakie robimy wrażenie na innych, jak wysoko jesteśmy ubezpieczeni. Czuwajcie, prosi nas dzisiaj Chrystus. I nie chodzi mu o zachowanie chrześcijańskich pięknych tradycji, świątecznych obyczajów. Chodzi mu o nasze serca. Chodzi mu o serca naszych dzieci, o naszą wieczność, o to, byśmy odchodząc od Boga, nie weszli w ciemność bez wyjścia, w której pozostaniemy na zawsze. Czuwajcie, bo są ludzie, którym przeszkadza dobra nowina o zbawieniu. Są pośród was ludzie, którym Chrystus stoi na przeszkodzie, którego nie cierpią, zwalczają. Zwróćmy uwagę, im dalej od Chrystusa, tym ciemniej, tym więcej strachu, zagrożeń, terroru. Im mniej chrześcijaństwa we współczesnym świecie, tym więcej drutów kolczastych, systemów alarmowych, kamer, przemocy, więzień i domów tak zwanej spokojnej starości. Im dalej od światła, tym straszniej. Odrzucając Chrystusa i Jego prawo miłości, człowiek skazuje się na przemoc, strach i zagubienie w samym sobie. Czemu, o Panie, pozwalasz nam błądzić? Pyta dzisiaj prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. I łatwo jest pobłądzić, gdy nie ma się przewodnika, gdy droga jest nieznana i nieoświetlona. Łatwo zbłądzić, gdy ma się pełną wolność wyboru, ale nie ma się kryteriów, według których należy wybierać. Przewodnikiem dla nas jest Jezus Chrystus. Nie traćmy go z oczu, podajmy mu rękę. Ma nam w tym pomóc doroczna liturgia, której chcielibyśmy korzystać. Jego Ewangelia daje nadzieję zmartwychwstania i życia, jest drogą do nieba, do szczęścia wiecznego, prawdziwego, którego nikt nam nie odbierze. Zaufajmy tej dobrej nowinie, czyli Ewangelii. I nie lekceważmy znaków drogowych, tych cennych i bardzo potrzebnych w życiu drogowskazów, jakimi są przykazania uczące nas miłości, miłosierdzia, przebaczenia, solidarności. Czuwajcie, bądźcie uważni, ostrożni i nie dajcie się oszukać. Prosi nas dzisiaj, tę pierwszą niedzielę Adwentu, kochający nas Chrystus. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa, Syna jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
Pan Jezus jest blisko, jest pośród nas. Otwórzmy przed Nim nasze serca i przedstawmy Mu nasze rozliczne potrzeby. Aby wszyscy wyznawcy Chrystusa promieniowali radością i pokojem i aby dążyli do jedności. Nie głoszą światu nieskończoną miłość Boga, obecną pośród nas w osobie Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Ojca Świętego Franciszka, o moc Ducha Świętego, potrzebne mu łaski oraz ludzką życzliwość dla niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za narody uwikłane w nienawiść i wojnę, by jak najszybciej doczekały się sprawiedliwego pokoju oraz o to, aby narody bogate zechciały skuteczniej pomagać biednym i aby na świecie było coraz mniej nędzy, głodu, konfliktów i przemocy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O wyzwolenie świata z dokuczającej mu pandemii. O wieczną radość dla wszystkich, którzy na jej skutek odeszli z tej ziemi i o pociechę dla ich rodzin. O uzdrowienie dotkniętych wirusem, o ofiarne serce dla służby zdrowia i mądre, odpowiedzialne decyzje rządzących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszą Ojczyznę, by doczekała się narodowego pojednania i rozwijała się w sprawiedliwym pokoju. Za polskie rodziny na emigracji, aby były wierne Chrystusowi i umiały docenić przekazane im tradycje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Australię, aby nadchodzące święta owocowały odrodzeniem wiary w sercach mieszkańców piątego kontynentu i abyśmy wszyscy stanowili jedną szanującą się rodzinę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich naszych zmarłych, szczególnie za tych, których polecono dzisiaj naszej modlitwie. Obdarz ich, Panie, wieczną radością i pokojem, a ich rodziny miej w swojej opiece. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas, uczestniczących w tej adwentowej mszy świętej, za nasze rodziny i naszych bliskich, za chorych i samotnych oraz za naszą młodzież i dzieci. Niech nadchodzące święta ubogacą nas duchowo, niech przyniosą nam prawdziwą radość i niech nas umocnią we wzajemnym szacunku i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wejrzyj na nas, miłosierny Ojcze. Naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie i sprawiedliwości według Twych pouczeń, abyśmy mogli osiągnąć obiecane zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym,
Niech ta nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby tę naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął ofiarę z rąk Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na różnych nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swojej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysoko. Ojcze prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swego ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którym my także jesteśmy Twoimi dziećmi. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, gdy Twój Syn, jedyny sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On za nie wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią, na znak wiecznego przymierza chciał obchodzić Paschę ze swymi uczniami. Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerze, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie, przez krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże, prawdziwy i wierny, tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości z naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Piotrem. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, wszystkimi naszymi patronami oraz naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażę sobie znak pokoju. Baran.
świata, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dawaj życie światu. Wybaw nas przez to najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkiej nieprawości naszych i od wszelkiego zła. Spraw także, byśmy zachowywali Twoje przykazania i nie dozwól nam od Ciebie się odłączyć. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Wysłuchane zostały nasze prośby i po wielu miesiącach dotkliwych ograniczeń i restrykcji już ponad miesiąc nie mamy Wiktorii ani jednej osoby chorej na COVID-19. Cieszymy się, że już na każdej mszy świętej przy zachowaniu dystansu i wszelkich środków ostrożności możemy mieć do 150 osób. Aby wszystkim dać szansę, każdą niedzielę odprawiamy mszę świętą Eucharystię o 10, 12 i 19. Na ranną mszę świętą zapraszamy osoby starsze, na 12 rodziny z dziećmi, wieczorem zaś wszystkich, którym nie przeszkadza prowadzenie samochodu po zachodzie słońca. Zgodnie z wymaganiami winniśmy odnotować uczestnictwo w każdej mszy świętej, wpisując na przygotowanych listach swoje nazwisko i numer telefonu. Korzystajmy z przygotowanych preparatów, dbając o higienę naszych dłoni. Mając już otwarte kościoły i znaczące możliwości uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, z dniem dzisiejszym kończymy transmisję coniedzielnej mszy świętej z Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon, nadawanej w internecie. Zapraszamy wszystkich do kościoła. Ojcu Mariuszowi Hanowi bardzo serdecznie dziękujemy za wielomiesięczną i niezwykle ofiarną służbę w profesjonalnym nagrywaniu i udostępnianiu w społecznościowych mediach naszej polskiej Eucharystii, sprawowanej w Essendon od 47 lat. Wszystkim życzymy wielkiego dobra, przede wszystkim bliskości i odkrycia miłości Boga. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas pielgrzymujących na ziemi podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje nam łaskę, dzięki której z wiarą wspominamy pierwsze przyjście Jego Syna i oczekując Jego przyjścia w chwale, niech nas oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim obfitym błogosławieństwem. Niech w tym życiu Bóg da nam stałość w wierze, radość w nadziei i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. Radujcie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele. Niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, gdy powtórnie przyjdzie w chwale. Niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Amen.